Jeszcze raz, kiedy, gdzie i skąd odebrać sukienkę? I czy otworzyć okno w aucie, żeby nie zaśmierdło? Ach, godzina, miejsce, nazwisko. I oczywiście, że okna otwarte. Harley nie może właśnie dzisiaj cuchnąć jak stara kanapka z szynką. Hmm. Ludzie, najłatwiejsza sprawa. Dobra, słowo kłamałem. Niesamowite, że Rachel namówiła szefową, żeby uszyła Harley suknię. Szkoda, że nie wyrwała się z pracy. Co? Co przejechałem? Doktor Krim! Co? Człowieka? Gdzie? Nie zauważyłem. Nie, nie, nie. To ta nowa ekstra lodziarnia. I nie ma kolejki. Idziemy na lody. Synek, ja myślałem, że zabiłem człowieka. Nie mam nastroju na słodkości. Plus Harley zaraz do mnie zadzwoni, nie mamy czasu. Nawet na słodkie lody ze słonym karmelem między dwoma ciepłymi pączkami. Hej, tam. Tak, Harls, już jesteśmy. Sukienki ciągną się po sam horyzont. O, posypka. Posypka? Tak, posypka. To jest pies właścicielki sklepu. Kochana psinka. Dobra, to ja lecę. Dzwoniła Harley. Jak zwykle musiała nas skontrolować. Proszę. Musieliśmy wybrać z aż 400 różnych połączeń smakowych. Chyba wybierzemy sukienkę. O, gdzie samochód? Tylko wyładunek. No ale jak to sukienki nie ma? Mamy rozmawiać z panią Fluorek. Nie, coś nie tak. A, z Moniką. Moniką? O, byliście umówieni godzinę temu, musiała wyjść. Odholowali nam auto. Musieliśmy drałować aż na policyjny plac. Cóż, sukienka jest pewnie odwieszona w magazynie. Wiecie, jak wygląda? Rachel wie. Zaprojektowała ją według pomysłu Harley na idealną suknię. Już wybieram jej numer. Poczta. A wiesz co? Sami to rozkminimy. Gdzie ta sukienka teraz wisi? Czemu uznaliśmy, że to łatwa robota?